Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy zaproszeni do tej debaty dzisiaj chcieli w niej uczestniczyć. Nie każdy mógł rozumieć, że ma do czynienia z ewidentnym kryzysem zaufania, jeśli chodzi o rozmowę czy dialog w sprawie wolności w internecie pomiędzy użytkownikami, a przynajmniej sporo częścią użytkowników internetu, a władzami publicznymi, w tym szczególnie rządem. I ta konstatacja w mojej ocenie powinna wszystkie strony tego sporu, debaty, konfliktu motywować raczej do odnalezienia jakiejś szybciej drogi do takiej uczciwej rozmowy, możliwie otwartej rozmowy. Nawet jeśli niektórzy z Was dzisiaj obecni, dzisiaj nieobecni, albo obecni poprzez internet, jeśli niektórzy z Was uważają, że zostali wyprowadzeni z pola przez nieudolność urzędników, albo wręcz złą wolę, czy złą intencję, a nawet jak można sądzić po niektórych pytaniach czy wątpliwościach ze względu na jakieś poważne interesy. Po pierwsze chcę jeszcze raz powiedzieć, że dla mnie też osobiście to jest powód, żeby przełamać te bariery rządowe i zrobić wszystko, żeby ta debata o wolnościach internetu była debatą permanentną z jakimiś wnioskami. Wnioskami, które nie zawsze muszą być wnioskami zbieżnymi z tym, co myślą dzisiaj oburzeni, wściekli, zniechęceni, etc. Uważam, że ta debata dzisiaj jest jej kolejna odsłona. Mam nadzieję, że rozpocznie się dużo lepiej, dające Wam jedną satysfakcję. Etap tej debaty. Ale ta debata nie może przypomnieć o uznaniu negocjacji handlowych. To koło najistotniejsze. Tylko musimy znaleźć i coraz lepiej to rozumiemy. Ja na pewno zaczynam wreszcie chyba trudniej rozumieć Wasze lęki czy Wasze niepokoje. Musimy znaleźć nowy model w co najmniej kilku obszarach prawa. Szczególnie w odniesieniu do praw własności, ochrony praw własności versus nowa rzeczywistość w internecie. Nie poradziliśmy sobie do tej pory z tym w Polsce, ale debata to akta. Czy same akta są chyba najbardziej dobitnym dowodem, że nikt na świecie sobie nie poradził w sposób optymalny. Są może poszczególne fragmenty, poszczególne inicjatywy, poszczególne biznesy, które w jakiś sposób starają się wyjść wolność w internecie, powszechność dostępu, bezpłatność, utkaność usługi internetowej z ochroną własności intelektualnej czy artystycznej. Ale to ciągle raczej wyjątki niż reguła. W Polsce na pewno mamy dzisiaj do czynienia z bardzo poważnym napięciem, zarówno w relacji władza, użytkownicy internetu, jak i twórcy, właściciele licencji, etc., a użytkownicy, a także pomiędzy dwoma dość dużymi biznesami, więc tymi, które wytwarzają własność intelektualną, przede wszystkim artystyczną, a biznesem, który także w Polsce rozwija się całkiem nieźle, czym jest legalne, półlegalne lub nielegalne formy upowszechniania tych treści. Tych sporów, tych frontów jest dużo więcej niż mogłoby się wydawać po zdarzeniach ostatnich 12 dni. Chciałbym, żebyśmy, ja na pewno zrobię wszystko, żeby byli z roli obrońcy okopów dla jednej z tych spraw. Każda z nich ma swoją wagę. Ja pomijam twardą, ewidentną przestępczość, która także w świecie wyważa ma miejsce, tego jak rozumiem, nikt nie będzie chciał bronić. Natomiast coraz więcej przestrzeni pomiędzy użytkownikami a wystawcami nabiera kolor szarego albo tęczowych barw. To znaczy, bardzo trudno dzisiaj powiedzieć, że w tych relacjach są czarni bohaterowie i biali bohaterowie. I dlatego do takiej bardzo poważnej rozmowy dziś i przez najbliższe kilkanaście miesięcy namawiam. To znaczy, mamy w mojej ocenie sporo czasu. Tak jak wspomniałem, nie będziemy spieszyli się, dopóki nie wyjaśnimy sobie wszystkich możliwości dotyczących akta, ale także wszystkich pytań, jakie narastają wokół prawa krajowego i wokół tego napięcia między właścicielami praw a użytkownikami internetu. Dopóki sobie nie wyjaśnimy możliwie maksimum tych wątpliwości, uda być może nam się w czasie tego sporu, czy tej debaty wypracować wspólne stanowisko. Co nie będzie łatwe pewnie, bo i dzisiaj przychodzimy tutaj z różnym zastanowieniem co do tego sprawy.
ale tak długo, jak będę miał 100% pewności, że ta debata była rzeczywiście oparta na dokumentach, które ja wnoszę, takiej rzetelności wzajemnych argumentów i dialogu, tak długo nie będziemy kierowali akta do ratyfikacji. Pierwszą datą graniczną może być już połowa czerwca, wtedy, kiedy Parlament Europejski będzie rozpatrywał wniosek Komisji Europejskiej. I dobrze byłoby, abyśmy we współpracy ze sobą i sporze ze sobą do tego czasu ustalili nasz pogląd, jeśli nie na wszystkie zagadnienia, to przynajmniej na zasadność co do akta, bo będziemy mieli wtedy możliwość formułowania naszych oczekiwań wobec tego parlamentarzysty. To oznaczałoby, że maj powinien być taką wstępną datą graniczną co do sformułowania możliwie precyzyjnego poglądu, czy akta nie jest osobą zagrożenie, poważne zagrożenie dla wolności internetu i bezpieczeństwa internetu, czy nie. Ale oprócz tego, i to jest poważniejsze badanie, musimy znaleźć nowe formuły prawne, jeśli chodzi o prawo krajowe. Bo zdaję sobie sprawę, że nawet jeśli zniknie problem akta, to nie zniknie problem tych spraw, tych konfliktów, które akta opisuje. Być może nietrafnie, być może wadliwie, może interesownie, ale same problemy nie zniknie. Tak czy inaczej będziemy musieli uporać się jeszcze z naszymi z tymi dylematami, jeśli chodzi o prawo krajowe. I tutaj także będziemy robić do Państwa dyspozycji. Macie poczucie, że konsultacje społeczne tylko same akta były niewystarczające. Padliśmy trochę ofiarą polityki. Jest mi przykro, bo trochę czasu i dobrych chęci energii włożyłem w to, żeby przedstawicielami środowisk użytkowników internetowych nie tylko spotykać się i dość otwarcie rozmawiać. Tutaj zabrakło i refleksu, i szczerze powiedziawszy, że też wiedzy, jak bardzo wrażliwy ten zawiera w sobie sama umowa aktu. Uważam też, że zdecydowana większość uczestników tego niedokończonego dialogu nie wykazała się w tej sprawie wystarczającym refleksem. A rutyna konsultacji w Polsce jest taka, że konsultujemy nieustannie rzeczy drugorzędne. Natomiast rzeczy ważne, a ja nie zawsze się domyślam coś, które są ważne. Czasami tak bywa, że dopiero reakcja ludzi pokazuje, że dotyczy to nie kilku firm czy kilkudziesięciu środowisk, tylko milionów ludzi. Wtedy się okazuje, że ten typ konsultacji jest też w Polsce ważny. I za to bardzo wszystkich przepraszam, że czuło się objętym jakiegoś nadużycia. Nie było złej woli. Jest w naszym interesie. Każdej władzy publicznej rozmawiać i otwierać też własne umysły, to co się dzieje w świecie internetu, bo tam każdego dnia, to może przez to, ale każdego miesiąca dzieje się coś nowego i nie ukrywam, że przecież nam odpowiedzialnym za tworzenie prawa jest bardzo trudno za to nadążyć, nie tylko tutaj w Polsce. Ale jeśli mogę Was prosić, to wykreślcie ze swojego jakby słownika złą wolę podanej za rząd. Brak refleksji, jak wspomniałem, brak takiej czujności, brak może pewnego typu możliwości określić. Ale niezła wola na pewno nie będzie odpowiedzi na pytanie, jakie firmy, jakie biznesy uczestniczyły po polskiej stronie w czasie negocjacji na RAPTA, bo to pytanie jest raczej wyrazem głębokiego kryzysu zaufania, ale nie ma żadnego stylu z rzeczywistością. Tak jak dość nierzeczywiste są pytania, z których wynika przekonanie wielu internautów, czy w ogóle wielu obserwatorów, uczestników tego sporu, że wszystkie działania polskiej strony były założone w elementach tajności i dwuznaczności. Dlatego, ale jeśli będzie taka potrzeba, dziś i w najbliższych tygodniach będziemy otwierali wszystko, co jest do otwarcia w tej kwestii, tak abyście nie mieli poczucia, że ktokolwiek w tej kwestii chce cokolwiek zrobić. Jedyne instrukcje, bo to często pytaliście Państwo, to jest ostatnie zdanie w tej pierwszej części, gdzie działamy, bo będę głównie słuchał, odpowiadał na pytania, ale to pytanie dotyczące zawartości instrukcji, które polska strona miała na negocjacje dotyczące rady. To te dokumenty, które zidentyfikowałem, nie sądzę, żeby było ich więcej. To jest instrukcja, która polską stronę zobowiązywała do żądań, aby transparentność, jawność, w tym możliwość udostępnienia dokumentów negocjacyjnych była pełniejsza niż do tej pory. To było
tak naprawdę jedyne zadanie negocjacyjne nałożone przez centralę dla tych, którzy w tych negocjacjach uczestniczyli. Można założyć, że polska strona była być może w takim razie zbyt pasywna w samym sformułowaniu tego projektu. A tutaj rzeczywiście ciężar negocjacji trzymała na siebie w relacjach z inicjatorami Komisji Europejskiej. Polska strona mniej czy bardziej udolnie, z pewnymi efektami, ale niesatysfakcjonującymi, głównie domagała się maksymalnej jawności, w tym możliwości udostępnienia dokumentów. I ostatnia rzecz. Ten postulat pojawiał się często w czasie naszych rozmów, jeszcze zanim akta stało się tematem prawnym. To jest domaganie się, także to był warunek tych, którzy powiedzieli, w tej debacie nie chcemy uczestniczyć. Może w przyszłości, ale w tej debacie będziemy uczestniczyć, dopóki nie uzyskamy gwarancji, że na przykład będzie pełny dostęp do, zawsze do instrukcji negocjacyjnych w czasie rozmaitych negocjacji. Chcę Państwu powiedzieć, że nieprzypadkowo zawarta to nie przecież kapłan polskiego rządu. Negocjacje międzynarodowe, czasami negocjacje o charakterze prawnym, nadzorowym, nie zawsze mogą być, czy nie zawsze powinny być jawne. My zbudowaliśmy cały system, który pozwala utajniać i szyfrować także elementy negocjacji przed naszymi partnerami zagranicznymi, nie po to, żeby równocześnie odpowiadać na każde żądanie polskiego internautów. To byłby absurd. Nie gniewajcie się, ale nie ustąpimy w tej kwestii, która jest w niektórych pytaniach czy oczekiwaniach zarysowana tak, jak to tak. To znaczy pełny dostęp do wszystkich instrukcji negocjacyjnych polskiego rządu w każdej sprawie. Nie wchodzi w praktykę. Wybaczcie, ale odpowiedzialność nie pozwala na pozytywne reagowanie na tego typu zaproszenia. Natomiast będę także namawiał wszystkich Państwa, także tych, którzy dzisiaj nie chcieli uczestniczyć, do tego, aby przy wykorzystaniu internetu bezpośrednich spotkań z moim udziałem, bez mojego udziału, przy kamerach, bez kamer, no to też Wy będziecie formułowali pewne formaty, w których będziemy dochodzili do wspólnego zdania. Ale chciałbym, żeby dzisiaj i w przyszłości ujawniały się także różne punkty widzenia, w tym różne interesy. Ponieważ czasami będziemy chcieli rozstrzygać pomiędzy różnymi interesami. A to, że interesy są sprzeczne, nie opłaca to akurat rozstrzygnąć. Tylko użytkowników i różnego rodzaju biznesy w internecie. Tego chyba wszyscy jesteście świadomi. Ostatnia refleksja. Namawiam wszystkich także do takiej autoreflekcji. To nie jest tak, że Hollywood i kilka innych wielkich biznesowych kręgów stoi za to, żeby dobrać użytkowników. To jest także spór, co stwierdzamy każdego dnia pomiędzy różnymi kręgami biznesu, który używa internetu także do zarabiania pieniędzy. I on jest obecny we wszystkich stronach, czy we wszystkich obozach tego kroku. I chciałbym, żebyśmy tę świadomość też mieli, że powinniśmy szukać regulacji, która, czy tego typu regulacji, która szanując wolności, bezpieczeństwo internautów, stara się być tak, żeby jest sprawiedliwa wobec wszystkich uczestników biznesowej części tego zagadnienia, a nie brała jedną lub drugą stronę. Mogliście mieć wrażenie, byliście po tej liście organizacji, które konsultował minister kultury, że przegór jest jedną stroną. Można też mieć wrażenie, że w tych tygodniach, że odnotowujemy w tej chwili przegór drugą stronę. To znaczy, że twórcy są egoistami, a użytkownicy są właśnie ofiarami. Musimy znaleźć tutaj nie tylko negocjacji handlowych od środek, tylko optymalną formułę, która w państwie polskim da maksimum ochronę własności z jednej strony, bezpieczeństwa i wolności internautów użytkowników z drugiej strony i uczciwego, opartego na przyzwoitych zasadach biznesu, zarówno tych, którzy nadają usługi, jak i tych, którzy rozprowadzają usługi. I to, o taką formułę też by nam chodzić. O mnie minister Woli będzie prowadził, tak jak powiedziałem, z mojej strony, pewnie Państwo nie wszyscy takim czasem dzisiaj dysponujecie, ale ja założyłem, że ta strona tutaj będzie Państwu dyspozycji tak